Jesteśmy na stoisku Next 77. Ze mną Sylwia, która opiekuje się Tokiną, Hoją i Triopo. I statywy. To sobie zaczynamy od Tokiny. Od niedawna jesteście dystrybutorem tego produktu w Polsce. Tak, myślę, że kwestia roku, kiedy Tokina pojawiła się ponownie na polskim rynku. Natomiast na targach łódzkich z Tokiną pojawiamy się pierwszy raz jako dystrybutor i muszę powiedzieć, że Tokina cieszy się niesłychanym zainteresowaniem. W zasadzie stoisko przeżywa momentami bardzo poważne najazdy osób, które chciałyby po prostu przetestować obiektyw z tego względu, że informacja dociera do osób zainteresowanych, a teraz mają taką unikalną możliwość, żeby przyjść ze swoim sprzętem, podpiąć obiektyw i rzeczywiście przekonać się, jaka Tokina jest, jak się sprawuje, jaką ma jakość, mają taką możliwość, więc zapraszamy serdecznie. Przyznam szczerze, że zawsze mnie to dziwiło, bo Tokina jest bardzo mocną marką niezależną, tak? Produkującą do różnych korpusów i dziwiło mnie, że w Polsce jakoś nikt nie zajął się tym, więc cieszę się, że macie to w swoim portfolio, bo znając firmę wiem, że jest szansa na to, że będziecie to dobrze robili i że będzie dostępność i że wszyscy miłośnicy dobrych szkieł będą mieli z czego wybierać. Co tutaj ciekawego można zobaczyć? Pewnie większość portfolio, ale... No ja myślę, że wszystkie obiektywy są bardzo ciekawe i na pewno wszystkie warto przymierzyć. Niemniej jednak zdecydowaną bohaterką tej edycji Targów Łódzkich jest Tokina 1628. Genialny model, który ze względu na swoje właściwości przyciąga tutaj spore rzesze zainteresowanych osób. Jest to obiektyw dedykowany do pełnej klatki, który ze względu na fantastyczne właściwości optyczne może śmiało konkurować z obiektywami z tej półki i o tych parametrach i o tych właściwościach. Natomiast myślę, że najlepszym sposobem, żeby przekonać się, jak świetnie sobie radzi ten obiektyw, jest po prostu podpięcie go do swojego aparatu, do czego zachęcam i zapraszam, bo jeszcze dzisiaj taka możliwość. No tak, ci, którzy do 17 się wyrobią, mają szansę przyjechać, zobaczyć. My cały czas Państwa zapraszamy. No tak, ale to mamy pełnoklatkowe, a coś dla mniejszych graczy? No myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Warto też zwrócić uwagę na dwa modele, które są następcami poniekąd wielokrotnie nagradzanych wcześniejszych wersji. I są to rzeczywiście modele dedykowane pod APS-C. Jednym z nich jest obiektyw 1228. To jest następca legendarnego modelu 1224, więc w tym wydaniu nieco poszerzony zakres ogniskowych. Udoskonalony silnik autofokusa, szybszy, cichszy, doskonale sprawdzający się w słabszych warunkach oświetleniowych. Natomiast warto jeszcze wspomnieć o modelu 1116. Jest to obiektyw, który jest najszerszym, tak jasnym obiektywem pod APS-C. Dodatkowo pojawił się on ostatnio z mocowaniem do aparatów Sony, więc to z pewnością zainteresuje wszystkich fanów tej marki. Zapraszamy, również na targach można go przetestować. Jasne, czyli jakie światło? Jasne, czyli światło 2.8 na całej długości ogniskowej. No to rzeczywiście super. Mam pytanie, a czy coś wiecie o tym, że do bezlusterkowców może się pojawi w ofercie? Mamy taką nadzieję i producent nie zdradza jeszcze swoich planów. Niemniej jednak rzeczywiście plany są, zmierzają ku temu, żeby systematycznie poszerzać ofertę i w kwestii nowych mocowań i także w kwestii nowych modeli obiektywów, więc czekamy niecierpliwie. Z pewnością będziemy dzielić się tymi informacjami z wszystkimi, którzy oczekują i z fanami Tokiny, których jak widać nie brakuje i którzy przychodzą, dopytują i mają nadzieję, że ta oferta będzie się stale poszerzała. Czyli na dzisiaj mamy Nikon, Canon, Sony. Większość obiektywów do tych trzech systemów spokojnie będzie pasowała. Zgadza się. Okej, dobra, to chodźmy sobie na Hoję, tak, przejdziemy tutaj tędy. Taka ładna piramidka. Czy w dzisiejszych czasach, kiedy w aparatach już jest tyle najróżniejszych filtrów artystyczno przeszkadzających albo artystyczno pomagających, jest jeszcze miejsce na rynku na filtry? Takie fizyczne filtry, tak.
zdecydowanie artystycznie wspomagających i pomagających. Ja myślę, że filtr fotograficzny to jest taki produkt, który niesłychanie pobudza kreatywność fotografa. Zresztą każdy fan fotografii wie, że bez dobrego zestawu filtrów to nie to samo. Więc należy zdecydowanie pomyśleć o dobrej jakości filtrach i tą jakość udostępnia nam właśnie marka Hoya, która słynie na całym świecie ze szkła, które produkuje. I również na targach pojawiamy się z pełną ofertą, która obecnie znajduje się na polskim rynku. I muszę powiedzieć, że to stoisko cieszy się nie mniejszym powodzeniem niż oferta Tokiny, z tego względu, że faktycznie fotografowie dopytują, jakie możliwości udostępnia im wykorzystanie poszczególnych rodzajów filtrów. Natomiast dużym zainteresowaniem cieszy się najnowsza seria filtrów szarych. Jest to seria Pro ND o bardzo rozpiętej gęstości od ND4 aż do ND1000, co daje niesamowite możliwości każdemu fotografowi. Świetnie nadają się również... Byśmy jeszcze powiedzieli tym, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi z tym ND100, ND1000. Jest to gęstość filtra. Jest to gęstość filtra, która daje nam takie możliwości. I filtry szare sprawdzają się w fotografii w ten sposób, że umożliwiają one wydłużanie czasu ekspozycji. Dzięki nim możemy uzyskiwać niesamowite efekty rozmycia tła, wody. Ale na przykład możemy zrobić sobie puste miasto, pomimo że jest ono bardzo pełne. Jeżeli ktokolwiek miałby ochotę stanąć na najbardziej zatłoczonej ulicy w ciągu dnia i zrobić zdjęcie, to dzięki filtrowi, który ma wysoką gęstość, możemy uzyskać efekt wyludnienia tej ulicy, po prostu. Więc wytniemy ruch, tak? Zostanie tylko to, co jest. Więc jeżeli ktoś ma ochotę zrobić zdjęcie pustego Placu Mariackiego w słoneczny dzień, w środku sezonu turystycznego w Krakowie, z takimi filtrami z pewnością będzie to możliwe. Okej, okay, dobra. I Tripo, tak? Triopo, przepraszam, Triopo. Marka, która ma w swojej ofercie bogaty asortyment statywów fotograficznych, ale nie tylko, bo również głowice, statywy, monopody. Natomiast marka Triopo w ostatnim czasie przeszła niewielki lifting. Zdecydowaliśmy się odświeżyć logotyp, w związku z czym prezentujemy go dzisiaj na targach. Wygląda on właśnie w ten sposób. Chciałabym, generalnie odświeżeniu uległa tylko identyfikacja graficzna, natomiast cała linia produktowa zostaje bez zmian. Jedyną nowością, jaką pokazujemy w tym momencie na targach, poza oczywiście logotypem, jest świetny statyw, który nadaje się dla osób fotografujących niewielkich rozmiarów lustrzanką ze średnimi obiektywami. Bardzo wygodny, ultra lekki statyw w dwóch wersjach, karbonowej i aluminiowo-metalowej. Idealny dla fotografujących podróżników. Ma on dodatkowo funkcję traveler, znaczy to, że możemy nogi statywu obrócić o 180 stopni, dzięki temu redukujemy jego rozmiary. Świetne rozwiązanie dla kogoś, kto poszukuje mobilnego sprzętu, nie o niewielkich rozmiarach i przede wszystkim lekkiego, niemniej jednak stabilnego i funkcjonalnego. Jaka cena mniej więcej? Zależy to oczywiście od wersji. Wersja karbonowa jest to koszt niewiele powyżej 400 zł, natomiast wersja aluminiowo-metalowa jest to koszt około 200 zł, więc polecam, świetne rozwiązania w bardzo dobrej cenie. Okej, okay. Także ci, którzy zdążą jeszcze dzisiaj, to oczywiście zapraszamy na targi, no a innych zapraszamy do oglądania naszej relacji, ale to niestety nie oduda wszystkiego, tutaj można dotknąć, sprawdzić, porozmawiać, dopytać. Dziękujemy bardzo, do zobaczenia.